Widzowie, udało się odgadnąć hasło do konta Pennywise'a. Jak wiecie, znaleźliśmy hasło złożone z 5 liter, które były porozsypywane po domu Pennywise'a. I były to litery takie jak L, K, U, N, A. Nie wiem jeszcze, czy wy zgadnęliście to hasło w poprzednim odcinku, które było podane, i czy napisaliście je w komentarzach, z tego powodu, że nagrywam filmy na zapas, nagrywam je szybciej. Siedziałem nad tym już dzisiaj chyba dobre, nie wiem, no, wczoraj na tym siedziałem, dzisiaj trochę na tym siedziałem i odgadłem to hasło, słuchajcie. Prawdopodobnie wy też je odgadnęliście. Bo jak tak teraz na to patrzę, to jest to mega proste hasło. I w sumie mogłem się spodziewać, że takie hasło będzie, więc pewnie wy zgadnęliście. Więc dziękuję wszystkim, którzy oczywiście napisali pod poprzednim filmem właśnie z znalezienia tych liter tego hasła do nowego konta Pennywise'a. Dziękuję wam wszystkim za to, że oczywiście napisaliście tam. Jeżeli ktoś napisał, że ktoś odgadł, to wam serdecznie gratuluję. No a ja, słuchajcie, odgadnąłem i mam to tutaj na kartce. Spiszę sobie na kartkę z tego powodu, że wylogowałem już się z mojego konta Minecraftowego i spróbujemy zalogować się jeszcze raz, tym razem na konto Pennywise'a. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to koniec zawsze łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19, więc myślę, że warto być i śledzić to, co tutaj się dzieje. A ja nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Pora zalogować się na konto. Nadszedł ten moment. Uwaga, pewnie się zastanawiacie, jakie to jest hasło, bo jeszcze wam o tym nie powiedziałem. Więc uwaga, z liter L, K, U, N, A jest tylko jedna opcja na jedno, jedyne hasło. I jest to po prostu clown. Tutaj na kartce, jak widzicie, rozpisałem to tak, żeby było widać właśnie, jak to wygląda. Więc macie tutaj pięknie zobrazowane, jak doszedłem do tego hasła. Mamy również login, więc jesteśmy gotowi, żeby zalogować się na to hasło. Na to konto w sumie. Możecie oczywiście spróbować to również u siebie na komputerach, zalogować się na to konto. Możliwe, że też będziecie mogli, więc po prostu zaatakujmy to konto Pennywise'a. Ja już mam nowe konto, więc mi na tym nie zależy. A ważne jest to, żeby to konto totalnie zdetronizować. Słuchajcie, to jest najważniejsze w tym momencie. Więc uwaga, ja próbuję się zalogować. Mamy tutaj oczywiście przed sobą wylogowanego Minecrafta. Wpisujemy tutaj login. No, niby powinien być adres e-mail, ale e-maila nie mamy, więc to jest chyba login. Więc chyba tak to trzeba zrobić. Więc wpisujemy penny, podłoga, wise, coś takiego. I uwaga, hasło: k, l, a, u, n. Dobra, uwaga, logujemy się. Uwaga, 3, 2, 1, 0. Jest! Co jest? Zalogowaliśmy się na konto Pennywise'a! Skoro udało nam się zalogować na to konto, to jedyne, co możemy teraz zrobić, i to jest najlepsze, co możemy zrobić, to po prostu odpalić tą grę. Jestem mega ciekaw, jakie światy na singlu ma przede wszystkim ten Pennywise, a poza tym jestem mega ciekaw, jak wygląda z jego perspektywy bycie na palionowy, więc ja chciałbym bardzo, bardzo chcę wejść na palionowo właśnie z tym linkiem i z tego konta i zobaczyć właśnie, do czego nas to zaprowadzi, bo czuję to, widzowie, że dzisiaj odkryjemy naprawdę niesamowite rzeczy. Dobra, uwaga, zacznijmy może od singla. Zacznijmy od singla, żeby zobaczyć, co ma na singlu. Okej, są tu trzy światy jakieś. Jest start, jest koniec palionowa. Ej, co? Jest mój ideał. Co to są za światy dziwne? Ej, dobra, od czego zaczynamy? Jest start, więc zacznijmy może po prostu od startu. To jest takie, wiecie, jak jest start, to zacznijmy od startu. Weźmy na to konto i zobaczmy. Uwaga, czy to jest konto Pennywise'a? Uwaga, uwaga, uwaga. Czy nas wrzuci na konto Pennywise'a? Jesteśmy na koncie Pennywise'a, co jest grane? Co to jest za świat? O nie! Nie wiem, czy widzowie kojarzycie... Ja nie wiem, czy wy kojarzycie, co to jest za świat. Nie! Czajcie, że on ma dostęp do pierwotnego świata palionowa? To, na czym my teraz jesteśmy, ten świat, na którym ona znęka, to jest palionowa aktualnie. Tak to wyglądało, zanim tu zaczęliśmy cokolwiek budować. Tu jest ta piramida początkowa. I on już od początku to wiedział, on miał ten świat od samego początku. Ja nie mogę, widzowie, ja chcę iść zobaczyć miejsce, w którym ja miałem domek. Bo to my sobie będziecie najlepiej zdać, bo ja tam zawsze odcinki rozpoczynam. Więc zawsze każdy, kto wchodzi na moje odcinki, no chociaż raz w życiu musiał widzieć tam tą zatokę. Ale nie, jak to wygląda pusto, jak to smutno wygląda. Tutaj jest taka droga, na wprost. Ona tak sobie tutaj idzie. Gdzieś jakoś tędy. Kurczę, już nie pamiętam dokładnie, jak to tutaj. Ciężko mi to się odnaleźć w tym. Ale tu był jakiś taki skręt. Ja nie mogę, tu przez te hasze trzeba tak iść. A tam normalnie mamy fajnie ścieżkę zrobioną. Nie no, ale że on ma ten świat od samego początku. Podstawowy świat palionowa. No to jest przesada. I tu w tym miejscu jest moja chawira. Patrzcie, jak to wygląda, a jak to wyglądało kiedyś. I ja nie mogę. Nie, jak to smutno wygląda tutaj. Widzicie, to tam jest ten wodospad. Stamtąd wypływał wodospad później, który zrobiliśmy. Tutaj mamy tą górę. Tu w tym miejscu był mój domek. Znaczy był, no jest mój domek na palionowie, to jest jego świat. Ja nie mogę, tam jest domek Dave'a, tam teraz stoi ogromna willa. Tam była moja głowa. Ja nie mogę.
Znaczy ja mogę tutaj, na przykład włączyć game moda, game mody. On ma dostęp do tego, do game moda tutaj, okej. Czyli możemy normalnie to pozwiedzać, normalnie jak to wyglądało. Okej, czyli on tutaj, on ma takie możliwości tu naprawdę. On ma tak ogromne możliwości. Tu w tym miejscu gdzieś jest ten postawiony, jak to się nazywa? Jest to... Widzowie, jak to się nazywało? No ten dom Pennywise'a, tu gdzieś w tym miejscu, czekajcie, gdzie to było? To jest, kurczę, tak mi się ciężko teraz tu odnaleźć. Ale to gdzieś tu było. Chyba tu nawet, chyba to jest to miejsce. Chyba tutaj. Chyba ta góra, tu, tak, bo my tutaj wychodziliśmy na bok. No jasne, że tak, tutaj i tu są schody do góry. W tym miejscu. No tu był ten dom Pennywise'a, ja pierdzielę, co to jest grane. Tu na pustyni była ta baza Lucyfera. Tutaj gdzieś, czekajcie, to było dokładnie chyba w tym miejscu, to chyba tu było. Tak, to było tutaj. To było w tym miejscu. Tutaj była ta baza Pennywise, znaczy Lucyfera. Tutaj szliśmy dalej. Tu jest ta piramida, która teraz jest taka netherowa. Ale ona tutaj była i ja nie mogę. Jak to wszystko wygląda teraz inaczej. Tu jest góra, teraz tutaj normalnie budynki są. A tu w tym miejscu jest dziura ogromna. Tu pode mną równo jest dziura taka ogromna teraz przecież. Tu bardziej, o jakoś tak, ale to strasznie dziwnie teraz wygląda, jakby mam wrażenie, że na Palionowie więcej, jakby tutaj jest tak mało miejsca, a tam mieści się ogromna dziura, ogromne tutaj wszystko. A chociaż nie, ta dziura jest bardziej tu chyba, nie ma tego lasu tutaj, no ten las tutaj się zaczyna tak dopiero, więc tego lasu tu jest cały wycięty, no tak, bo jak się wprowadzaliśmy, to przecież mnóstwo z tego znikło, ale no masakra, tutaj, tu więzienie przecież stało, w tym miejscu. Tu więzienie, tu ta wyspa jest przecież zmieniona na taką jakby netherową wyspę. I tutaj to idzie dalej, tu był biwak taki zrobiony. Ja nie mogę, widzowie, co jest grane. Tu się nawet zgadza to tutaj było od samego początku. Nie, no to jest nienormalne, że my taki świat znaleźliśmy. To jest początkowy świat Palionowa. I on ma do niego dostęp, czyli on o wszystkim wiedział, on już to wszystko planował o wiele wcześniej. Tu było to zejście na dół. Ja nie mogę, dobra widzowie, to jest niesamowite. Wyjdźmy stąd, ja chcę pójść zobaczyć następne światy, bo jeżeli tu takie akcje się dzieją, to ja boję się pomyśleć, co będzie się działo na następnych światach, naprawdę. To jest przesada, to jest zdecydowana przesada, dobra, single player. To był start, teraz czy chcemy zobaczyć mój ideał? Tak, mój ideał chcę najpierw zobaczyć, później koniec Palionowa. Ja pierdzielę, to jest przerażające. O co chodzi? Co to jest za mój ideał? Jesteśmy w jakiejś kopalni. Mamy tu mięso przepalone, okej. Weźmy sobie, czemu nie? Weźmy tą pochodnię. Jest wózek, dokąd on prowadzi? Dobra, tu trzeba chyba zjechać. Okej, zjeżdżamy. Okej, ja się boję, mega się boję. Co to jest? Mój ideał Pennywise'a. O co chodzi z moim ideałem Pennywise'a? Dobra, jest długi tunel. Czy on będzie prowadził do czegoś konkretnego, czy nie? Ej, co jest? Co jest? Jest! Co to miało być? W jakim... Co to jest za miejsce? Co to jest za miejsce? Czym ja jestem? Ej, o co chodzi? Co to jest za więzienie? Jaki to jest ideał? Co to ma być za ideał dla Pennywise'a? Przepraszam bardzo. Co jest grane? Tu są jakieś... Ja nie mam pochodni żadnej. Cofam się. Tu była jakaś pochodnia. Jest ta czerwona, ale ja bym chciał jakąś normalną. Czy znajdę jakąś normalną pochodnię, żeby oświetlić sobie swoje smutne życie? O kurde, tu jest zejście jakieś. Dobra, czekajcie, tu wezmę tą pochodnię. Chodź tutaj do rąk moich. Wyjdźmy tu na górę jeszcze, bo chcę to zobaczyć, o co tu chodzi. Tu jest jakieś więzienie i to jest niby ideał Pennywise'a, naprawdę? To więzienie jakieś jest ideałem jego? Nie, widzowie, to jest przerażające, co my znaleźliśmy, co to jest za świat w ogóle? To jest jakby więzienie jakieś, on chce chyba do tego doprowadzić, żeby tu było... Jak to wygląda? Co to jest za miejsce? Przepraszam bardzo, co to jest za miejsce? Ja tu nie chcę być. Błagam, niech... Jeżeli to jest ten jakby ideał Palionowa... Ej, może tak być. Może on pokazał start, jaki był. To jest jego ideał, a tam jest koniec Palionowa. I jak on widzi koniec Palionowa? Może to jest ideał, jakim on widzi Palionowo, a tamto to jest koniec, że jak będzie wyglądać to na końcu. Nie, to jest przerażające. Tu jest jakieś wyjście do góry. Czy jestem w stanie tędy wyjść? Czy to do kogoś prowadzi? Zobaczmy, czy to chyba do kogoś prowadzi. Mamy tu jakieś schodki. To jest jakiś parkour. Czy on doprowadzi mnie do jakichś fajnych rzeczy, czy coś tego typu? O nie! O nie. Prawie zginąłem. Trzeba na to uważać, bo jak zginę, to jest lipa totalna. Dobra, wejdźmy tu. Uwaga, rozpędźmy się. Nie! O nie. Ja chciałbym tam wyjść bardzo na górę. Czy jak ja tu mam wyjść? Tu mnie coś blokuje. No kurczę. Proszę, przejdźmy tu. No kurczę.
No kurczę! No nie, nie wyjdę tam! Co to ma być za mapa? Nie, no... Jak on tam... On tam musimy coś ukryć mega dobrego, skoro tu tak się trudno dostać. Nie! Jestem beznadziejny w parkury. No kurczę! Dobra, mamy to. Mamy to, przeszliśmy tu. Teraz proszę nie spaść. Dobra, tu jest jakaś skrzynka. O co tu chodzi? Co my tu mamy? Co to jest? Nie, dobra, ja to biorę stąd, i ja to wszystko wyrzucam gdzieś, żeby on tego nie miał. On to tutaj specjalnie zostawił, on ma jakiś plan na to pewnie. Nie, 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 schodzimy na dół, dobra, schodzimy tu, dobra, jesteśmy na dole. Uwaga, zwiedźmy to, co on tutaj ma, co on planuje tak dokładnie w tym miejscu? Bo to wygląda totalnie strasznie, to wygląda jak mój koszmar, widzowie. Dobra, tu jest jakiś jego pokój, okej, tu jest jakaś siekiera znowu, bierzemy to. Ja, i to jest idealny moment, żeby to spalić, i lepszego nie będzie, palimy wszystko. Nie możemy mu pozwolić na to, żeby on to miał. Palimy wszystko, co on ma. Bo może się już mi nie trafić. Już mogę nigdy nie mieć dostępu do czegoś takiego. Tu by się przydał kill off. Nie, nie mam kill offu żadnego. Może na górze coś będzie. Proszę, kill off, daj tu jakiś kill off, daj tu. Ła! Nie no, spadłem, dobra. Czyli rozwalamy to łapą. On nie może mieć takich rzeczy. On nie może mieć dostępu do takich dogodności, takich bogatych rzeczy. Musimy cofnąć go w rozwoju, żeby on tego nie miał. Aczkolwiek wydaje mi się, że to co tutaj jest, to jest nic w porównaniu do tego, co on ogólnie ma. Dobra, rozwal to szybko, rozwal to. Już prawie. Rozwalamy to. Szybko. No proszę, rozwal się. Błagam, stole. Dobra, rozwalony. I palimy to. Nie będzie lepszej okazji na spalenie takich rzeczy. Dobra, spaliliśmy to. Zwiedźmy dalej. Co on tutaj jeszcze ma? Tu jest jakieś wyjście. Dobra, pójdźmy na górę. Do czego to prowadzi? O kurde, to prowadzi gdzieś bardzo wysoko. Pytanie do czego? Dobra, ale to jest... Ja nie wiem, o co chodzi tutaj z tym, że to jest jego ideał, ale on ma dziwne pojęcie, ma ideał. Przysięgam, to jest totalnie dziwne, ale dobra. Załóżmy, że jestem to w stanie jakoś zrozumieć, aczkolwiek nie jestem w stanie tego zrozumieć, totalnie. Dobra, dokąd to prowadzi? To jest... O, zrobiłem w tym momencie bardzo niebezpieczny skok, który mógł się bardzo źle skończyć. Ej, co to jest? To są łańcuchy takie z obsydianów. O kurde. Widzowie, to jest przerażające. W jakim my miejscu jesteśmy w tym momencie? Dokąd to prowadzi? Tu prowadzi jakaś woda, okej. Ale nie mam pojęcia, dokąd konkretnie to prowadzi. Dobra, tu gdzieś prowadzi ta woda. Ale co to? Tu jest jakaś skrzynka na końcu. Kolejne miejsce. Wywalamy to. Nie, bo nie będziesz tego miał. Nie pozwolę na to. Dobra, przejdźmy tutaj. Uwaga, zeskoczmy na to, okej. Co my tu mamy? Zejdźmy tutaj na dół. O, idealnie możemy to spalić. Super. Bardzo dobrze się nam trafiło. Pytanie, dokąd my tam... Czy tam byliśmy? Ej, tam coś jest, tam chyba nie byliśmy. Tam nie byliśmy, tam się trzeba dostać, tam mogą być kolejne rzeczy do spalenia. Trzeba się go pozbyć tutaj. Trzeba go ogłuszyć, że tak to mówimy. Co to jest za dziura? Dobra, tam nie schodzimy, bo boję się, że jak tam wejdę, to już nie wyjdę. Chociaż w sumie mógłbym tam skoczyć jako ten Pennywise i po prostu on by tam sobie, że tak powiem, dokonał żywota swego. Dobra, weźmy... Musimy tam jakoś wpłynąć. O kurde! Ała! Masakra, jak tu ciemno! Ta woda jest brzydka, brudna. Nie, dobrze. Dobra, wypływamy tu do góry i idziemy w tamto miejsce, tam gdzie było. Bo tam chyba jeszcze nie byliśmy. To jest tam na końcu chyba, tak mi się wydaje, że tam chyba nie byliśmy. Ponieważ tam coś może być jeszcze. Pozbędziemy się wszystkich cennych rzeczy, które on tutaj ma. Wszystkich, bez... No, to jest ta tutaj zginąłem, okej, rozumiem. Dobra, co on tutaj ma, co tutaj... O kurde, co to jest za miejsce? Dobra, tu nic nie ma. Są jakieś głowy creeperów i tak dalej. Dobra, ale nie ma nic takiego cennego tutaj w tym wszystkim. Dobra, weźmy tą pochodnię, chcę mieć ze sobą. Czy tutaj jest jakieś przejście do czegoś cennego? Nie, a tu jest zejście? A tu byliśmy, okej, czyli tak łatwo tu mogliśmy się dostać, ale po prostu byłem zbyt głupi, żeby tędy przejść, okej, rozumiem. Pójdźmy, tam jest jeszcze coś, dobra, wodę skakujemy. Woda, tu przepływamy. Najgorzej, że w wodzie trzeba pływać, ale to na szczęście nie moje konto, więc nie jest mi szkoda. Dobra, do łapy tą pochodnię trzeba brać. I płyniemy tutaj i uwaga, co my tu mamy? Tu jest jakiś taki jakby port. Nie wiem, o co chodzi, nie wiem totalnie, o co chodzi z tym miejscem. Ale jest to totalnie podejrzane. Dobra, nie wiem, dziwne to jest. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, przepłyńmy może gdzieś tutaj dalej. Nie wiem, co to. Aha, tutaj nic nie ma, okej. Dobra, czy tutaj coś jeszcze jest? Jeszcze coś tutaj jest, co ja powinienem wiedzieć, że tutaj jest? Dobra, nie wiem, co tutaj jest, widzowie. Ja wychodzę z tego świata, bo nie chcę tracić czasu na tym. To jest jakieś tragiczne miejsce. Ja nie chcę tego świata widzieć w ogóle na oczy. I uwaga, koniec Palionowa. Tego boję się najbardziej. Dobra, uwaga, wchodzimy na ten świat, ale ja...
co to ma być? Dlaczego ten dom od Dave'a jest taki wysadzony? Co jest grane? Nie, to jest... Że on tak widzi koniec Palionowa, on chce to wszystko totalnie zniszczyć, naprawdę? Czy on chce to wszystko naprawdę totalnie zniszczyć? Ej, nie, to tak być nie może. Ten dom Dave'a jest totalnie wysadzony, totalnie. Cały, do odbudowy, to jest, to lepiej rozebrać niż to w ogóle odbudowywać. Masakra, dobra, przejdźmy tutaj dalej. Tutaj to na szczęście nie ucierpiało, ale tam jest mój domek, ja jestem ciekaw jak... Co jest, ten most? Nie ma go, dobra, ja płynę od razu w pław. Bo tutaj to nie ma sensu. To nie ma sensu tutaj jakkolwiek iść, skoro on rozwalił te mosty. Co jest grane? Most totalnie wysadzony. Totalnie nic. Kolejny most wysadzony. Nie. Nie, cały mój dom jest wysadzony. Wszystko. Nie, zostaw mnie zombiaku głupi. Nie, ja się boję zobaczyć jak wygląda reszta Palionowa. Nie, błagam. Dobrze, że to nie jest jeszcze Palionowo, ale on tutaj ewidentnie pokazuje co on chce zrobić. Ja pierdzielę, co tu się stało? Tu ten, o, mostek jedyny chyba nie naruszony. Tu więzienie też wysadzone. Nie, wszystko jest zniszczone, wszystko, bez wyjątku. Dobra, ja się boję zobaczyć co tu będzie w Palionowie. Ja już jestem przerażony, tu jest ta pszczoła też jest wysadzona, okej. Dom syna Paliona, teraz już bzyka, wysadzony. Dobra, dziura wysadzona już była przez nas, ale dobra, dziura jest bez zmian. Ale to akurat dziura, więc to się nie dziwię, że dziura jest bez zmian. Ale tu czy tu jest coś wysadzone? Tu niektóre rzeczy się ostały, ale tu jest wysadzone znowu. Tu jest znowu wysadzone, tu jest znowu wysadzone. Wszystko tu jest wysadzone, okej. Czyli jak on tak sobie wyobraża koniec Palionowa, to okej, to jest po prostu wysadzone. Myślałem, że będzie gorzej, szczerze mówiąc. Ale to nie jest jeszcze jakby, wiecie, to nie jest jeszcze koniec. Pytanie, czy on na tej kopii świata, on chyba stworzył tą kopię świata po to, żeby tutaj to jakby zwizualizować sobie. Czyli on tu możliwe, że ma dostęp do komend, tak? Możliwe, no to jest możliwe? Tak, on ma dostęp do komend! Ej, normalnie jesteśmy na game modzie. Okej, czyli możemy to wszystko zwiedzić. Jak to wygląda? Okej, tutaj, tu jest... No, jest totalne zniszczenie, nie? Jakby nie było. On to poniszczył wszystko. Ja pierdzielę, widzowie, to jest przerażające. To jest przerażające. Ale, a ten jego domek? Czy on jest rozwalony? Czy on jest jakby... On... No nie, w nienaruszonym stanie. Tego nie zniszczył. Ja pierdzielę, dobra. Nie wiem, widzowie, co ja mam o tym myśleć, ale ja po prostu w tym momencie już... Ja nie chcę tu przebywać, ja nie chcę widzieć tego, co tu się dzieje. Ja idę zobaczyć po prostu na Palionowo, bo czuję, że... To, co się będzie działo na Palionowie... To jest tragedia. Dobra, idziemy na Palionowo w takim razie. Projekt totalnego zniszczenia. Co? Ej, jest coś na serw... Nie wejdę na serwer. Pennywise jest na serwerze aktualnie. Nie, najgorzej. Czyli on też w danym momencie ma dostęp do konta. Całkiem możliwe, że on ma jakby, że zorientował się, że mamy jakby dostęp i on teraz możliwe, że coś ukrywa. Ale ja teraz nie wejdę, bo będę chciał wejść. Jestem. Udało mi się wejść na serwer. Ej, dobra, to jest podejrzane, że ja mogłem wejść na serwer w momencie, kiedy Pennywise był na tym serwerze. Czyli go musiał teraz wyrzucić. Czyli on na bank teraz wie, że ja się tutaj włamałem. Nie, to jest najgorsze, co mogło mnie spotkać dzisiaj. Nie wiem, to jest tak... Wywaliło mi Minecrafta. Czy on mnie wyrzucił właśnie z konta? Wyrzucił mnie z konta, widzowie. Nie, to się nie dzieje naprawdę. Straciłem dostęp do jego konta, wylogował mnie. Odpaliłem Minecrafta na nowo, już jestem niezalogowany. Nie, to... Co tu się dzieje? Dobra, nieważne. Ja kończę ten odcinek, bo to jest za dużo wrażeń jak na jeden dzień. To jest tragedia. Dobra, widzowie, kończę odcinek. Widzimy się na następnym odcinku, będziemy to analizować później. To, co tu się wydarzyło, to jest przecież jakaś nienormalna rzecz. To, co ja dzisiaj zobaczyłem, ja muszę o tym powiedzieć całej reszcie na Palionowie. Dobra, nieważne, w każdym razie trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, bo to, co tutaj się dzieje, to przerasta mnie totalnie, nie wiem, to tragedia. Dobra, trzymajcie się, pozdro, pa, pa.